No i ten Turandot.pl, lecimy ETS oczywiście i lecimy dzisiaj ze Stalekiego do Mickiego. Z krzemiątką z Oslo do Wilna lecimy, mamy 13 godzin pozostało do oddania i za trochę kasy. Pokażę wam na mapie, jeszcze nie myśleli, że to Cyganie. O, oton, aż tu. Milana, Ryga, to wszystko. Nic chwilę, stoję, będziemy lecieć. Dobra. Po samej złości, kurwa, po samej złości. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobrze, i lecimy. Skręć w prawo. I skręć w lewo. Skręć w lewo. I skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. I zasyłamy sobie już do Wilna. Oczywiście pana Rockiego 6, Abba Maybacha. No niedawno wróciłem z Torunia oczywiście. Mamy żonę lekarza. I zobaczymy, jaka była niespodzianka. Na rundzie zjedź drugim zjazdem. W Toruniu spotkałem Bohuna. Wujka Bohuna, tego co YouTube'em. Zjedź z ronda. Pogadałem się z nim. No, przyjechał do Torunia se. Na lody przyjechał. Także był zdziwiony, że ktoś go w końcu poznał. Toruniu. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobra, lecimy dalej. Zjedź w prawo. Także miałem niemiłą niespodziankę dzisiaj. Prosto. Dobra, Bohuna bijemy, choć pogadałem sobie trochę z nim. O, na lodach czekam w ogóle Rynkiewicza. O, na lodach. Dobrze, powiedziałem, jadę, patrzcie, kurwa, kto idzie, to idzie w bok. Pogadałem trochę i każdy ma swoje życie prywatne, także nie ma, że boli. O swoje, a swoje drogę i tak się rozeszliśmy. Żałowałem, że zdjęcia sobie zrobiłem, ale tyle to. Żyłem, nie muszę mieć dzieci. Dobra, teraz lecimy tam, gdzie mamy, do Wilna. Dobra, zasyłajmy. Zobaczymy, co się tu dzieje w okolicy. Też niedawno co przyjechałem. Przed 9 wieczorem przyjechałem akurat. Steruję. A! Pochodziliśmy po sklepach, Kefura, Kopernikusie byliśmy. Kefura. Jak te kobiety wydamy, nie? Sprzęt jaki jest? Szok. Normalny szok. Ceny, przede wszystkim ceny, nie? Krewica G 29 kosztuje prawie 1200 zł. No niestety takie ceny są oczywiste. Ale można kupić 920 za 839 zł. Ja to bym wolał, nie? Paliwa mamy?
Gdzie bo ty mamy na spanie może co? Prześpimy się i polecimy sobie rano. O, tu mamy hotel na spanie, dobra, Szwecja. Idziemy spać. Przeliczam trasę. Zawróć. Co zrobić? Ja cię kurwa zaraz zawrócę. A to jest dla samochodów, ja? Prywatnych nie. Nie, tak, jest tak. Jakiś chujowy ten parking. Dobra, lecimy i będziemy się tu pierdolić. A to. Tak, życie miałem miłą niespodziankę. To wieczorem. A nie chyba. O piątej był, koło szóstej. Już poszli na lody. I kurczę. Normalnie zipko już czyli. Ale taki znajomy ry. A to bohot. Mówi, że się nie da ukryć w Polsce. Jedź prosto. Ja, w Polsce już się nie ukryjesz zresztą, tak. Cię za bardzo znają mnie. No i boję się, chłopie, boję się, bo się nie wyrobisz. Metury, tam gdzie cyki gra ETS-a, no to mnie zaboli. Szmaciarz. Szkodziłem ci? Nie, chyba nie, co? A te 3% to tam mogło być już. Gorzej się nie skończyło. Dlaczego nagrywałem Flipbus, ale widzę, nikt nie wchodził tu. Nie będę nagrywał już sensu. Jak ktoś nie chce oglądać, to jedź prosto. Jak mi się chuj na jego. Za późno, że już przygrzał. Ale ja go tak wyprzedzę. Upilnuję go. Chyba, że on pojadzie. O, pojechał. To ja pojechał prosto. Dobra, lecimy. Jedź prosto.
Powiedz. No i zasyłają. Przyjewane. Jedź prosto. Ty za ciebie ma paliwa w ogóle. Dobra, przy najbliższej okazji paliwa. Powiedz się palę, bo skończy i palić na powietrzu. Co? Co? Ej kurwa, to chyba bez pierdoli, widzę. Jak to bez? Jedź prosto.
Przygotuj się do zjazdu w lewo. Zjedź w lewo. Gdzie się kurwa pchasz, Lysiu? Dziad jebany. Inteligencja sztuczna tej gry to jest masakryczna. Jedź prosto. Dobra, i zasadzamy. Mamy prawie dzionek, a to jest godzina 4:05. Jedź prosto. I lecimy dalej, nie ma tu coś stać, tylko zapierdalać. Dzięki. Trzymaj się prawej strony. Zjedź w prawo. Skręć w lewo. Jedź prosto.
Zasłaniły. Jedź prosto. Trochę wody, trochę lądu. Dobrze, lecimy sobie. Manek, najmek, stoję. Nie myślę, że nie ma żeby. Trzeba pić oczy zapałki i jadę. Chciałem, gdzie tam dziecyk jechał. Wieczorem widziałem, że był na ETS-ie. Ciekawe dokąd. Tu lecimy. Woda i sobę, sobdertalia jakaś. Trzymaj się lewej strony. Gnojek. Pójdę za nas już, już trochę spać. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. No to jedziemy w prawo.
Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Nie zawsze. Może 700 złotych. Jeszcze nawet. Jedź prosto. Będę przyjechał. Przemierzenie już. Przemierzenie. Dobra. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ну что, да. Скręć в лево, а następnie скręć в лево. Скręć в лево. Że to wyjadę w ogóle. Może wyjadę, może nie. Będę wyjechać. Gdy tego nie wjeżdżał. O, wyjadę. Po cichu wjeżdż, nikt nie widział. No. Jedyneczka. Teraz tak nie stoję, widawo, Parnawa, Gdańsk, widawo. No nie wiem, to ja, to jest. Czy w Izbie. Nie tak w Izbie w ogóle pobywałem. Tu. Nie, coś nie. No to już lepiej. No i dalej, dobra. W porządku, znajdźmy inną trasę. I to jest właśnie cały promot. No niestety. To zakończymy na dzisiaj. Na razie, cześć.